sezon z rzędu program Tauron Bachleda Ski wspiera zawody z cyklu AZS Winter Cup. Jest to wsparcie wyjątkowe, bo w postaci samochodu osobowego, będącego nagrodą specjalną w tej rywalizacji. Rok temu kluczyki do Fiata 500 odbierała Anna Berezik. Jak się sprawuje autko? Bardzo dobrze, genialnie, nawet zmieściłam tam ostatnio gigant. Tegoroczną nagrodą była Toyota Yaris. Przed finałowymi zawodami na Charencie w walce o auto liczyły się tylko dwie osoby, Karolina Klimek i Jakub Ilewicz. A różnica między nimi wynosiła 220 punktów na korzyść popularnego batona. Nie trudno było więc wskazać faworyta do zdobycia cennej nagrody. Szanse Kali są takie jak najczęściej szanse polskiej reprezentacji na wejście do dużej imprezy, czyli matematyczne. No to chyba już jest raczej pewne, że autko pojedzie do batona. Jeździ dobrze, jeździ cały czas równo, także no sprawa jest chyba wyjaśniona. Na pewno będzie większy stres na starcie, ale myślę, że jak pojadę płynnie, szybko, to będzie dobrze. Jednak walka o samochód to nie jedyny element mającego już 10-letnią historię cyklu zawodów. Uczestnicy poza walką o nagrodę główną, którą od 2 lat jest samochód osobowy, walczą też o miejsca w klasyfikacji generalnej, zarówno w slalomie, jak i w slalomie gigancie. Walczą w klasyfikacji uczelnianej, drużynowej, kobiet i mężczyzn. Sportowa część zawodów finałowych rozpoczęła się tradycyjnie od rywalizacji w slalomie gigancie. Wśród pań zaciętą walkę o zwycięstwo stoczyły Karolina Klimek i Katarzyna Leszczyńska. Ostatecznie lepsza okazała się ta druga i dzięki temu wygrała również klasyfikację generalną w gigancie w tym sezonie. U panów najlepszy czas łączny 2 przejazdów uzyskał Kasper Leonowicz, a na 2. miejscu uplasował się Jakub Ilewicz, który wygrał generalkę, a co najważniejsze zapewnił sobie zwycięstwo w walce o samochód. Zmagania w slalomie były pokazem siły tych, którzy przez cały sezon nadawali ton rywalizacji. Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Karolina Klimek. Natomiast wśród mężczyzn najszybciej trasę pokonywał Jakub Ilewicz. Finałowej rywalizacji na Charencie bacznie przyglądał się najbardziej utytułowany polski narciarz alpejski Andrzej Bachleda-Curuś. Poziom bardzo wysoki, naprawdę jestem zaskoczony tym polskim poziomem akademickim. Ta pierwsza piątka, dziesiątka może śmiało jechać teraz świat na zawody i startować ze swoimi konkurentami w krajach alpejskich wszędzie. Pomysłodawca programu Tauron Bachleda Ski miał tego dnia jeszcze jedno ważne zadanie. To on wręczał kluczyki do samochodu osobowego Jakubowi Ilewiczowi. No jest to niewyobrażalne nawet dla kolegów z Czech, Słowacji, jak opowiadałem, że mamy akademickie zawody, gdzie główną nagrodą jest samochód, nie są to zawody FIS, to sami nie wierzyli w to, że może być taka nagroda. Zarówno AZS Winter Cup, jak i program Tauron Bachleda Ski niewątpliwie przysługują się promocji narciarstwa alpejskiego w naszym kraju. Nic więc dziwnego, że tak dobrze układa się rozpoczęta przed 2 laty współpraca pomiędzy tymi projektami.